Widzisz? Ta maszyna to jest... Wywrotka z wyładunkiem do przodu. Tak jest, koparko. Wygląda jak taki mini spychacz. Może to mały kuzyn naszego spychacza. Wywrotki mają szczególną umiejętność wychylania skrzyni i wyrzucania przewożonych materiałów. Na przykład ziemi. Tak. I czego jeszcze? Głazów i kamieni, i żwiru, i błota. O, pamiętasz, jak spychacz niechcący zrzucił całe błoto na samochód pani burmistrz? Jak mógłbym coś takiego zapomnieć? Do czego może służyć walec, koparko? Do miażdżenia wszystkiego dookoła? Nie do końca. Walce, takie jak nasz walec, używają swoich ciężkich kół do wyrównywania powierzchni, żeby były gładkie i płaskie. Tak jak deska? Tak. Walec to doskonała maszyna do wyrównywania powierzchni dróg albo ścieżek. Albo do zgniatania czegoś, żeby zrobiła plask. Jak banany, arbuzy, pudełka na drugie śniadanie, albo... Nie, koparko. Walce na pewno do tego nie służą. Sprzątnęłaś już bałagan w swoim garażu, koparko? Nie, Bob. Patrzę, jak działa ta bajerancka maszyna. Jak się nazywa? Ta maszyna to mini koparka. Widzisz? Ona ma gąsienicę zamiast kół. To jej pomaga poruszać się w trudnym terenie. A widzisz tę metalową tarczę z przodu? Służy do usuwania z drogi takich materiałów jak ziemia, żwir czy piasek. Wpadłam na doskonały pomysł. Mogłabym wykorzystać mini koparkę do sprzątnięcia bałaganu w moim garażu. To nie jest najlepszy pomysł, koparko. A to jest... O, to koparka z taką samą łyżką jak moja. Mogę ja o niej opowiedzieć? Spróbuj, koparko. Koparki to bardzo bystre maszyny, które potrafią robić niesamowite rzeczy, jak dziury w ziemi, burzenie budynków czy przenoszenie ziemi w łyżce. Niektóre koparki, jak ja, są mega znakomite, bo mają jeszcze tarcze do spychania. Już nic więcej nie powiem. Bob, ty też uważasz, że maszyny z łyżką są niesamowite? No, tak i... O, wybacz, Bob, nie mamy już czasu.